Nazywam się Elsi Adajew, mam 25 lat, pochodzę z Czeczenii. W Polsce mieszkam od 16 lat i tydzień temu dostałem obywatelstwo polskie. Do Polski trafiliśmy dwa razy. Raz w 1994, kiedy zaczęła się tak zwana pierwsza wojna czeczeńska, a drugi raz pod koniec 1999. Trafiłem tutaj z powodu tego, że podczas pierwszej wojny to był wtedy bardziej taka próba znalezienia miejsca na ziemi, gdzie by nie dosięgały nas macki Rosji. I wszyscy w Czeczeniu bardzo szanowali jakby Polskę za ruch Solidarności na przykład. I była Polska symbolem tego wyzwolenia jakby spod jarzma rosyjskiego, tak? I to był taki symbol miejsca, gdzie my mielibyśmy szansę normalnie żyć bez takiego niebezpieczeństwa. A później, jak się skończyła wojna i wróciliśmy do Czeczenii, myśleliśmy, że już nigdy więcej nie będzie nowej wojny, że będzie już spokój. Zawiedliśmy się, tak jak mówiłem, pod koniec 99 zaczęła się... W 99 zaczęła się druga wojna czeczeńska, pod koniec 99 trafiliśmy do Polski. Tym razem już mając tutaj bardzo, bardzo dobrych przyjaciół, których poznaliśmy podczas pierwszego przyjazdu do Polski. I wtedy wiedzieliśmy, że... Przynajmniej rodzice mi tak mówili, że wiedzieli, że to ma być Polska, że tam mamy przyjaciół, tam raz już nam pomogli w naszych najcięższych chwilach i mamy nadzieję, że znów pomogą. Proces przedostania się z Czeczenii do Polski pamiętam bardziej z tego 99 roku, z 94 słabiej, a w 99 pamiętam, że chociaż wolałbym nie pamiętać. Krótko mówiąc, było bardzo ciężko. Naprawdę. Ciągle były naloty, ciągle były bombardowania, ciągle były ostrzeliwania. Musieliśmy się chować po piwnicach, musieliśmy się chować od rosyjskich żołnierzy. Trafiliśmy z Czeczenii, trafiliśmy do sąsiedniego państwa, Inguszetii. Rosjanie powiedzieli nam, że każdy, kto chce uciekać spod wojny, będzie mógł uciekać takim specjalną, utworzoną drogą. On się nazywał Czerwony Tunel. Tak chyba to było po prostu w przetłumaczeniu. I każdy cywil, obywatel, który będzie chciał uniknąć jakby wojny, operacji wojskowych, jak to oni nazywali, będzie mógł tą drogą uciekać do Rosji, do Inguszetii, tam do sąsiednich państw. Jak wszyscy już trafili na tą drogę, jak tam byli naprawdę tysiące i tysiące cywili, rodzin z dziećmi, wiesz, jak rodziny wielodzietne bywają w Czeczeniu, tak? Jak ci wszyscy ludzie byli na tej drodze, zaczęło się bombardowanie, regularne ostrzeliwanie, bombardowanie tej drogi cywili. Żołnierze rosyjscy świadomie wiedzą, że strzelają do cywili, ćwicząc i dobrze się bawiąc, urządzili rzeź ludziom. Nasz samochód był jednym z tych, którym udało się uciec spod tego bombardowania i pamiętam, jak jakąś ciężarówką uciekaliśmy w lesie, a za nami latał helikopter, który nas ostrzeliwał. Pamiętam wybuch rakiet, ciągłe strzelanie z karabinu. Cudem udało nam się uniknąć tego zbombardowania naszego samochodu. Przeżyliśmy, dotarliśmy do granicy Inguszetii, gdzie na granicy wyrwano mnie z rąk mamy. Byłem ja, babcia, a mama i moje młodsze rodzeństwo. Wprowadzono takie prawo, które mówi, że każdy chłopiec, który skończył 9 rok życia, do mężczyzny do 85 roku życia, jest uważany za potencjalnego terrorystę. I grozili mnie, że rozstrzelają mnie, zabiją, dadzą psom na pożarcie, różne rzeczy tak mówili. Zostałem wykupiony przez moją babcię za złote kolczyki, pierścionek, to takie rzeczy, które miała od pokoleń, od prababci i tak dalej. Wykupili nas od jakiegoś pijanego, to dobrze pamiętam, smród tej wódki, pijanego żołnierza. I tak trafiliśmy do Inguszetii. I jak już byliśmy razem, to postanowiliśmy, że jedziemy do Polski. Jechaliśmy przez Rosję, na Białoruś, z Białorusi do Polski. Nasi przyjaciele z Polski nas odebrali. Droga była naprawdę, naprawdę ciężka. Prawie tydzień trwała. Wszystko, co mieliśmy przy sobie, to butelka mleka, kawałek czerstwego chleba i wodę.
I jak się tylko dowiadywali, że jesteśmy Czeczenami, to ciągle mieliśmy kłopoty ze strony rosyjskich żołnierzy, ze strony Rosjan. Trafiliśmy do Białorusi, mieszkaliśmy u naszego ukochanego wujka. Nasi przyjaciele z Polski tak to zorganizowaliśmy, że trafiliśmy właśnie do Polski. Dzisiaj patrzę wstecz, to jako dziecko dla mnie najważniejsze były emocje w tej całej podróży, tak? Nie sam fakt bombardowania, nie sam fakt ciągłego zagrożenia życia, tak? Tylko emocje. Pamiętam emocje typu strach, niewiedza. Za każdym razem, jak się zaczynało bombardowanie, za każdym razem, jak były naloty, trzeba było się chować po piwnicach, uciekać gdzieś. Zawsze mieliśmy mamę i rodzeństwo, bo babcie, tak? Znajomych takich. Ale tata zawsze był gdzieś, żeby pomagać ludziom. Zawsze, nigdy nie uciekał sprzed żadnego niebezpieczeństwa. Wychodził, pomagał ludziom, po prostu niósł na rękach ludzi, nie wiem, pomagał uciekać i tak dalej. I pamiętam, że zawsze stresowało mnie to, że gdzie jest tata? Gdzie jest tata? Co robi tata? Czy tata jest zdrów? Czy tata jest żywy? Takie pytanie sobie zadawałem. Czy wyobrażasz sobie, że dzisiaj na przykład dziecko wychodzi, jakieś, nie wiem, 5-letnie dziecko, 6-letnie, 4-letnie dziecko wychodzi, nie wiem, tutaj na ulicę Warszawy i postanowi jechać, nie wiem, do Pruszkowa, gdzieś pod Warszawę. Kto puszcza dziecko w taką podróż? Tam to nie jest normalne. A w Czeczeniu było na przykład tak, przed wojną. Była 4 rano, mama zmęczona, ja budzę mama, mamo, słuchaj, czy mogę pójść zobaczyć wschód słońca? Ona tak mówiła, no dobrze, idź zobacz. Ja wychodziłem na podwórko, mieliśmy widok, piękne góry, wszędzie dookoła piękne góry. Przepiękny wschód słońca, do dziś dzień ich nie zapominam, naprawdę one są dla mnie jednym... Niby nic wielkiego, ale te wschody słońca były takie dla mnie... symbolem mojej ojczyzny, tak? Symbolem mojego domu, mojego dzieciństwa, wolności, którą wtedy czułem. To była taka prawdziwa wolność, jaką można było poczuć. Bawiliśmy się z kolegami, z moimi kuzynami, z moją całą gromadką kuzynek i kuzynów, nie wiem. Całe to moje takie magiczne dzieciństwo, beztroskie, gdzie największym moim problemem było to, że nie mogłem wejść na dach i spuścić żołnierzyka ze spadochronu, który zrobiłem z torby i tak dalej, bo było za wysoko i ciocia mówi, nie możesz, to było moje największe na przykład zmartwienie. I to mi odebrano. Wojna odebrała zdrowie mojej matce, mojemu ojcu. Odebrało mi dzieciństwo, mojemu rodzeństwu. Odebrało życie wielu naszych przyjaciół, sąsiadów. Ta wojna odebrała możliwość na samostanowienie się mojego państwa. Nigdy nie będę oczywiście się za to mścił. Będę robił właśnie wszystko, czego próbowano nam odebrać. Uczyć, wiesz, innych, uczyć sam siebie, dbać o naszą kulturę itd. Ale wybaczyć nie będę chyba w stanie. Może w przyszłości. Jak wyglądały te twoje pierwsze dni, jak tu przyjechaliście? To było bardzo, bardzo dziwne. Nie słychać nalotów. Nie ma wszędzie rosyjskich żołnierzy. Ludzie nie chodzą z karabinami po ulicach. Żołnierze, tak? Przespaliśmy noc. Spaliśmy chyba do późnego południa. Nikt nie wali do drzwi. Nie ma żadnych świstów spadających bomb. Nie ma starszych, którzy siedzą po nocach, nie wiem, nerwowo piją herbatę, kawę palą i zastanawiają się, co robić, dyskutują ciągle, tak głośna wręcz cisza, nie wiem jak to inaczej, po prostu to było, aż dźwięczało w uszach tej ciszy. Jak usłyszeliśmy, pamiętam, pierwszy raz samolot, jak w Polsce byliśmy, Kima się rozpłakała, Elbi zasnął, mój brat, on miał taki system, on był, wiesz, jeszcze takim małym dzieckiem, po prostu jak była wojna. Mnie zaczęły się trząść nogi. A mama, widziałem, że się zestresowała, tata jak kamień, nic go nie ruszało. I nam powiedzieli, nie panikujcie, to tylko samolot. Mówię, jak to? Przecież samoloty bombardują. A nie, to jest samolot transportowy, to jest po prostu pasażerowie latają, to nie ma się co bać. Jaka to musi być chora sytuacja, że normalne życie staje się czymś wyjątkowym, tak? Że normalność, przeżycie normalnego dnia staje się czymś wyjątkowo dziwnym dla człowieka. Z jednej strony byli nasi przyjaciele, którzy nas wspierali, oni poznawali nas z innymi ludźmi, którzy nas bardzo wspierali, pomagali w każdy możliwy sposób. A z drugiej strony byli moi rówieśnicy ze szkoły, do której chodziłem pierwszy raz w życiu, poszedłem do podstawówki w ogóle, bo w Czeczeniu albo szkoły były bombardowane, albo wojna była i tak dalej, albo nie funkcjonowały.
I w szkole było różnie. Na początku taki obcy, nieznajomy chłopak, spoko, nie zawracamy głowy, a później był atak na World Trade Center. I wtedy się zaczęło wspaniałe piekło dla mnie. Byłem uznawany za terrorystę, za zagrożenie, aż zmieniłem w którymś momencie, nie wiem, szkoły, bo już nie dało się wytrzymać. Było w podstawówce, później w jednej szkole, później w drugiej szkole, w powrotem w innej szkole i nie dało. Już po prostu myślałem, że wszyscy mnie będą nienawidzić do końca życia za to, że jestem Czeczenem, muzułmaninem. I prosiłem już rodziców, błagałem, ja nie chcę chodzić do szkoły, codziennie muszę się bronić, codziennie muszę się bić, codziennie jestem obrażany. Było źle, nauczyciele się starali pomagać jak tylko mogli, ale to nic nie dawało. I na początku nam najbardziej pomocne było zrozumienie, wsparcie, rozmawianie z nami. Próba dowiedzenia się, pytali nas, co w Czeczeniu się dzieje, jak sytuacja wygląda. To takie wysłuchiwanie nas, naszych żali, naszych ostrosk, naszych zmartwień, strachu. Pytanie nas, co mogą zrobić, jak mogą pomóc. I właśnie to wsparcie, to poczucie, słuchajcie, jesteście poza wojną. Jesteście w wolnej Polsce. Nikt was tutaj nie będzie, nikt wam nie grozi, nikt wam nic nie zrobi. To pomagało. Rozmawianie z nami pomagało. Nie ocenianie. Po pierwsze, nikomu nigdy nie życzę, żeby został uchodźcą czy uchodźczynią. To jest jedno z najgorszych doświadczeń, jakie życie może ci dać. Życie wygląda tak. Różni się tym, że taki uchodźca, uchodźczyni nie jest pewna jutro. Nie jest pewne jutro, tak? Nie wiadomo, co się stanie, gdzie trafisz, co będziesz robić w życiu. Nagle możesz, nie wiem, mieć doktorat, wiesz, z fizyki jądrowej, nie wiem, być asystentem najlepszego lekarza w państwie, być świetnym prawnikiem, genialnym matematykiem. I najwyżej, na co możesz liczyć, to nie wiem. Nie uwłaszczając w żaden sposób, nie umniejszając tej pracy. Praca w kebabie, praca sprzątając ulicę, jako sprzątaczka w biurowcu. Takie rzeczy. Taki uchodźca nawet nie wie, co będzie jutro. Czy będzie musiał do innego państwa trafić, czy go deportują, czy ktoś jakieś durne oskarżenie wyciągnie, ktoś będzie miał jakieś podejrzenie, ktoś, nie wiem, będzie atakowany przez ludzi, którzy nie chcą go widzieć, bo nic nie wiadomo, wiesz, z multum różnych przyczyn, które nie muszą mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości. Byłem dzieciakiem, jak trafiłem, więc chłonąłem jakby całe środowisko, nowe otoczenie, nowe zwyczaje, obyczaje, realnie społeczne. Lepiej niż na przykład niż starsi Czeczeni, starsi uchodźcy. Ja się sam czuję bezpiecznie w Polsce. Czasami się boję o własne rodzeństwo, o własną mamę. Przed głupotą ludzką niestety takiej ochrony nie ma i to jest jedyna obawa, którą mam, jeżeli chodzi o teraz moje życie tu w Polsce. Ale Czeczeni naprawdę czują się dobrze wśród Polaków. Zdarzają się oczywiście agresywne sytuacje, zdarzają się niebezpieczne, nieprzyjemne sytuacje, tak? Ale zdecydowana większość takich właśnie wydarzeń to jest pozytywna. Większość Polaków wie przynajmniej, gdzie się znajduje Czeczenia. Wielu nie zna takich szczegółów, nie rozumie mechanizmów, nie rozumie kontekstu. Wiedzą, że coś się stało, że była wojna i tak dalej. Wielu ludzi myśli, że w Czeczeniu już tak nie ma zupełnie żadnych problemów. Nie ma wojny. Regularnej wojny nie ma. Natomiast nadal giną ludzie. Jest takie fałszywe po prostu zapatrzenie na to, że w Czeczeniu wszystko jest dobrze. Nie jest, niestety. Jeżeli chodzi o nauczycieli, oni się starali. Niektórzy potrafili, niektórzy gorzej wychodziło. Źle było na przykład z rówieśnikami, z powodu tego, kim jestem, skąd pochodzę, z powodu tej mojej religii. Jak trafiłem na Raszyńską, do gimnazjum, tak, nauczyciele robili wszystko, co mogli, stawali na głowach, żebyśmy się integrowali. Ciągle były jakieś dyskusje przeprowadzane w szkole, na zajęciach o tym, co się w Czeczeniu, na przykład jeżeli o Czeczenów nas chodzi, o tym, co się w Czeczeniu dzieje. Pytano nas, jak się czujemy, co widzimy źle. Wymiana informacji, wymiana, nie wiem, wiedzy, odczuć, opinii. Taka współpraca, traktowanie mnie jak człowieka. Otwieranie się serc Polaków na nas, tak? To mnie motywuje do działania. Nieważne, jak będę zmęczony. Nieważne, jak będę zły, nieważne, jak będę smutny, to, że docieram do ludzi i ludzie docierają do mnie, że to rozmawiamy, poznajemy się, integrujemy się, to mnie motywuje najbardziej. Bo Polska jest pięknym krajem. Poznawanie siebie i pokazywanie, patrzcie, jesteśmy w Polsce, w demokratycznym, wolnym, pięknym kraju. I kiedy widzę, że te nasze dzieciaki, czyli uchodźcy, którzy do nas przychodzą, się asymilują bądź integrują, to jest coś niesamowitego. W Polsce jest jedna niesamowita siła.
I to są fundacje pozarządowe. Wiele fundacji pozarządowych składa się z ekspertów, którzy całe swoje życie poświęcają na rozwiązywanie konfliktów, znajdowanie nowych dróg, na znajdowanie rozwiązań na wiele palących kwestii. I szkoły. Boże, no nie tylko szkoły, rząd, nie wiem, tak, polski. Wiele instytucji polskich powinny konsultować się z tymi organizacjami pozarządowymi. Czerpać ich wiedzę garściami. Jeżeli chcemy wprowadzić taką, wiesz, lepszą zmianę, tak, sprawić, żeby było lepiej, no to po prostu czerpać z tego, bo są ludzie, którzy chcą się dzielić tą wiedzą, których trzeba wysłuchać. Często słyszymy, że Polacy to jest nienawistny naród, tak? Polacy są zamknięci w sobie, Polacy są nietolerancyjni i tak dalej, i tak dalej. I wtedy się czuję tak samo, jakby jak na przykład słyszę, że muzułmanie to terroryści, Czeczeni to terroryści i tak dalej. Polacy są niezwykle gościnnym narodem. Polacy są otwarci. Polacy są tolerancyjni. Polacy są mili dla innych. Polacy są dociekliwi. Są ludzie, i dla mnie to są smutni ludzie, pełni kompleksów, pełni strachu, którzy mówią najgorsze, najobrzydliwsze rzeczy. Jeżeli Polacy nie są otwarci, albo nie wiem, nietolerancyjni czy coś, to inna część większa jest neutralna, na zasadzie, słuchaj, przychodzisz do Polski, spoko, nie wiem, szanuj Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, szanuj obyczaje i tak dalej, prawo. Jak nie będziesz robił kłopotu, to ja się zajmuję swoim. Są ludzie, którzy będą mówić, słuchaj, zapraszamy, pomożemy, wesprzemy, bo wiemy, co tam się dzieje źle u ciebie w domu. I mała część jest takich nienawistników, którzy sieją jad, strach i zniszczenie.